Христос уже Ісусом з мертвих встали, постає менце, смерть погружає з мертвих встали, Христосу апостолом і своїм учням, Духа Святого, яко великий дар, навіть Духа Святого на опущення вшехне. А потім у вас і їх, так він зрозуміє Божий брат, заповів їм вшехне, що й Духа Святого тих на учні, заповів те, що Святого 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 przez posługę Kościoła, za chwilę poprzez modlitwę z walkę Kiklezą, wraz z księżyc obecnymi, wtedy miała Pani wyciągnięta ręce, to jest gestka Kiklezy. Zwróćmy na to uwagę, że we wszystkich sakramentach świętych Duch Święty sprawia w nas łaskę. To Duch Święty w sakramencie chrztu oczyszcza nas z wszelkiego grzechu. To Duch Święty, kiedy klękamy przy konfesjonale i się spowiadamy, to Duch Święty przez posługę kapłana wywala w nas wszystko to, co nieświetne. Oczyszcza nas znowu z naszych grzechów, które popełniliśmy od chrztu czy od ostatniej spowiedzi. To Duch Święty, kiedy dwoje ludzi zabiera sakrament małżeństwa, mężczyzna i kobieta, Duch Święty łączy ich w jedną wspólnotę. To Duch Święty przemienia chleb w ciało, a wino w krew, Panie, zwróćcie uwagę na to, że jak jesteście na mszy świętej, to kapłan przed przeistoczeniem wyciąga ręce nad hostią, komunikantami nad winem w kielichu i prosi, aby Duch Święty wstąpił na te dary i przemienił je w ciało i krew Jezusa Chrystusa. I za chwilę również będziemy się modlić, mając ręce wyciągnięte nad wami, to jest ten gest przysyłania Ducha Świętego, aby wstąpił na was. I Duch Święty was umocni, przypieczętuje was pieczęcią jako chrześcijan, jako uczniów Chrystusa. Od dzisiaj, od tego urzędu, od tego sakramentu, który przyjmiecie, starajcie się codziennie prosić Ducha Świętego o umocnienie, o światło, abyście byli autentycznymi uczniami Jezusa Chrystusa i świadkami Ewangelii. Każdy sakrament, który przyjmujemy, on jest darem nam dany przez Boga za darmo. To jest dar dany przez Pana Boga, na który nawet nie zasłużyliśmy, bo Pan Bóg nas kocha i daje nam ten wielki dar Ducha Świętego, ale każdy sakrament jest nie tylko darem danym, ale jest również zadaniem, które należy wypełnić. I tak, w sakramencie chrztu zostaliśmy oczyszczeni z wszelkiego grzechu i powołani, aby żyć bez grzechu w wolności dzieci Bożych, żeby żyć w czystości serca. Ale ponieważ wiemy, że człowiek ma skażoną naturę przez grzech pierworodny i długo nie może wytrwać bez grzechu. Dlatego kiedy zgrzeszymy, kiedy popełnimy jakieś grzechy, spowiadamy się, a spowiedź dla nas jest jakby nowym chrztem, nowym oczyszczeniem przez
przez łaskę dar Ducha Świętego, którego Kościół otrzymał Chrystusa zmartwychwstałego. W sakramencie Komunii Świętej najpierw to daje nam dar. Chrystus daje nam swoje ciało i daje nam swoją własną krew jako pokarm za dar tego życia wiecznego, które trwa na wieki. Ale jest to również zadanie, abyśmy wszyscy tworzyli wspólnoty Kościoła, żyli w miłości wzajemnej. To jest zadanie, jakie staje przed nami, kiedy przyjmujemy Komunię Świętą. Sakrament bierzmowania. Otrzymujemy w nim Ducha Świętego jako dar. Ducha Świętego, który nas umacnia. Ducha Świętego, który nas oświeca. Ale zadaniem naszym jest dzielić się Ewangelią z innymi, być apostołem Jezusa Chrystusa. Dlatego już jako dojrzali chrześcijanie starajcie się pokochać Kościół, starajcie się pokochać sakrament pokuty, żeby żyć w czystości serca, spowiadać się przynajmniej raz w miesiącu, nie zaniedbywać się w spowiedzi. W każdą niedzielę postanów sobie, że będziesz uczestniczyć w mszy świętej, że nigdy nie zaniedbasz i opuścisz mszy świętej. I od dzisiaj postanów, że codziennie będziesz modlić się do Ducha Świętego. Oto